Siemaneczko, jestem Pepe, tym Games, witam Abs. Abs. Flipper, dwójeczce. Starzy się, że jest na koncie. Czekamy na umowę do kupna. Na początku odcinka zachęcam do zostawienia pociwego komentarza, życzę miłego oglądania. Dobra, lecimy, patrzymy, jakie domy mamy do kupna, co możemy kupić, jaki dom możemy sobie tu ogarnąć. Chyba ten już mieliśmy prawdopodobnie, tak ktoś mi się zdaje. Powiem szczerze, udziwałem jedną manianę, która no wyszła z głupoty. Wyszła z głupoty, bo chwilę temu uganiałem ten dom. Oganiałem ten dom, ogarnąłem sobie wszystko, znaczy wszystko w sensie zewnętrznym. No i teraz muszę znowu, ponieważ, no jak wspomniałem, uniebałem manianę. Nie będę ukrywał, ponieważ ogarnąłem sobie wszystko. Teraz ten pistali tutaj wszystko te śmieci, nie śmieci. No i no, niestety, na błędy trzeba robić, płacić, jak to się mówi. Robiłem maniany i muszę odnowić. Ale ma, was za 216 tysięcy bodajże kosztował. Czekajcie, zaraz sprawdzę. Za ile? Nie, czekaj, bo tu uwaga, zasprzedam na przed chwilą. Tego nawet jeszcze nie lepszą na razie. Tak, chciałem zrobić to poprzednio. Oglądałem sobie dach. Oglądałem sobie dach, bo tu ogólnie dachu nie ma. Ma jedno, znaczy ma paski dach, już wam pokazuję. Tylko się dowiedziałem wszystko co i jak. Odnośnie tego domu. Być tutaj cyk. Sobie szczędziemy z tego rusztowania schodów bezpieczeństwa. No i ma dachu. Mówiłem sobie. No i wspomnę, sprzedałem cały dobytek. Dobra. Robimy. Bo to padło po mnie. W 90% jest to ostatni dom, który będziemy remontować w tej grze. Po prostu już jest 30 parę odcinków, nie ma sensu kontynuować. Tylko skończymy ten dom. Chyba że jeszcze będę chciał naprawdę ten najdłuższy dom w tej grze. Jeszcze zrobić to. Wtedy będę sobie tutaj jeszcze robił odcinki, ale prawdopodobnie to już jest 90% powiedziałem ostatni dom. No. Ogarnięcia. I to wszystko. Po prostu, żeby was też nie zanudzać całą rozgrywką, całą tym wszystkim, lepiej poszukać czegoś nowego. Może po prostu kontynuować te sezje, które są w ogólnym rozrachunku na kanale. Wiesz, zaraz, jeśli skończyli Housekeepera, no to kończymy praktycznie zaraz też do Walking Dead. Nie zostaje nam tylko farming, no ale może później będziemy tylko typowo farminga, może jeszcze. Jeszcze Farmers Life. Więc będziemy ci wtedy kontynuować tylko te dwie gry. Na razie się do czego dojdzie. No i tyle w temacie. Nie chcę was zanudzać, bo już mamy 30 parę odcinków na taką grę, to i tak jest bardzo długo. Może do 40 odcinka maksymalnie dowiedziemy pewnie i to wszystko. Więc będziemy kontynuować to, co już jest zaczęte. I będziemy się bawić dalej. Dobra. Poprzednim, znaczy materiał, który został zupełnie usunięty, no bo znaczy odcinek, który był nagrywany dosłownie 2 minuty temu, to miałem wykopany ten numer, wspomniałem. No i mówię tutaj, tak powiem, malowania tej podłogi, co w życiu realnym jest praktycznie niemożliwe, żeby takie coś zrobić, ale tutaj trzeba tak zrobić. Czekajcie, tylko że ja to muszę myśleć teraz, chyba tak, chyba to będzie dobrze. Jak ja to teraz robię, muszę zaślepić parę tych otworów, można powiedzieć, w pewnym sensie, no bo chcę mieć to jakoś fajnie zrobione. Czekajcie, czy to jest na zewnątrz te dziury są, czy to jest na zasadzie środka w domu? Się upewnić? Nie, o
one są na zewnątrz. Czy one mi nie przeszkadzają, jeśli nawet deszcz pada? No bo zajebiście. No to już to chociaż wiem. I wiem, że już odjebałem manianę, bo niepotrzebnie zamurowałem jednym otwór. A nie, tego nie murowałem, dobra. Przeganiamy ten syfek tutaj. Dawaj, sprzątaj. To coś na razie da? Ile się tego da? O. I tak, przyprzedajmy palety. Te trzeba wziąć worek, wynieść. Ja mówię, to właśnie to wynoszenie tych śmieci tutaj. To jest czasochłonne, co niemiarę. Dobra, sprzątamy, bo to naprawdę jest tego sypu za dużo. Czekaj, czemu cementy nie mogę sprzedać? Pojedyny cement. No nie, trochę. Ej, kurwa, jestem z płatnych chłop pieniędzy. Jest to. Dobra. Coś tu jeszcze jest, dobra, cyk. Dobra, tu już jest ogarnięte. No jest tych pomieszczeń tyle do ogarnięcia, że to jest katastrofa. Tego sypu. A jak co robisz? Faktycznie udało mi się trafić do kosza. A w zasadzie udało mi się, tylko zawiesił się worek na... worek na... koszu. Nie będę kombinował dużo. Posprzątamy. Łoganiemy, to się da. I powoli będziemy się dbać za te remonty. Trochę tych remontów tutaj naprawdę będzie. Dobra, cyk. To będziemy sobie musieli wyglądać całą tutaj tą podłogę. Jak ja liczę, tutaj to będzie masakrycznie dużo roboty. Ale musimy, jeśli chcemy zarobić duże pieniądze, no to musimy takie rzeczy sobie poganiać. Te bluszcze poganiać, posprzedawać. To mi nie pasuje. Ale idzie ogólnie. No my jesteśmy nowoczesny. Ale jest jeszcze niewykończony. Trzeba będzie z elewacji poprawić, poumywać wszystko. No tutaj będzie. Naprawdę będzie pełno roboty. By to po prostu zrobić. Nie wiem, czy ogólnie musiałbym robić tutaj miecie po tych ścian, bo jeśli będę robił elewację, no to może trochę z drugiej strony sensu zbytniego tu nie ma, tak? Więc trzeba też będzie pomyśleć o tym. Ale ogólnie no, trzeba coś zrobić, bo ta elewacja tutaj tu nie pasuje. No co, takie pustaki będą? Nie może tak być. Trochę tak powiem, czego tak sobie tutaj robię. Tak ogólnie nie powinienem wcale robić. Czyli mój okna, jeśli nie mam jeszcze posprzątane dobitnie całego domu. Urzak masz. Tak. No to jest. O, zróbmy też, dobra? Teraz lecimy sobie dalej tutaj z podłogą. Co mam nadzieję, że będę czyścił. I ogarniał, bo naprawdę jest tego pełno. No tak, zobaczymy, co stan surowy tego domu jest. Niby nowoczesna widna, stan surowy. No to jest tutaj naprawdę tego... pełno do ogarnięcia, no... Aż patrzeć na to, to aż... po części jest strach. Okien też zbytnio chyba nie ma nawet. No nie ma okien. To też z jednej strony biorę się tak za przepraszam od dupy strony no to wszystko, no ale jakoś to trzeba wszystko pogodzić, jakoś to schowanie porobić. Czekajcie, czy ja dobrze pomyślałem też, że się tam zamurowałem, a jeśli to jest to samo wyjście co tam? No tak teraz pomyślałem, co nie? A to może to było to samo co tutaj. Czyli to wystawało. Nie, tutaj nie wystawało. Tutaj nie wystawało. No ale patrzcie, jak to jest wszystko... Takie mnie smaku dla mnie. Pod tym względem muszę kombinować, co tu porządnie zrobić, tak? Żeby to jakoś więcej nogi miały. Dach się na samym końcu robi, bo wiem, że dach mi się ogólnie nie ogarnął. Tak jak powinien się ogarnąć.
No ale to... To przeżyłem, to wiem ja, odnośnie tego odcinka, które się z jednej strony dobrze nie udało. Taki mankament się zrobił, jaki się zrobił. Dobra. Patrzmy, bo tutaj to jest na pewno dużo, dużo, dużo więcej roboty, niż by człowiek sobie wyobrażał. Jakby galeria handlowa. Byłem po galerii handlowej i człowiek chciał teraz wszystko poganiać. No tak to wygląda, to nie? Taka niezłączona inwestycja, tak pieniędzy. Anna plama się przede mną nie schowa, taka umiejętność się odblokowała na Steamie. Fajnie. Bardzo fajna, ma nie umiejętność. Może nie się wyparł. Nie umiejętność, dobra. Zaczynam naprawdę fest posprzątać tu. Przemyśleć, co by tu można było w ogóle robić. Tu widzę trochę gładzi porobionych. Więcej nic nie ma. No, fest chałupa. Okna trochę będzie na końcu, będę miał, bo nie tak samo, tak patrzy, umieć. Jak to jest okno? To się jest okno, ale jakoś tego okna tutaj nie. Gdzie? Może to jeszcze był coś. Ty w ogóle jakieś tutaj jest. Jakieś zimne to okno. Czekajcie, bo tak latam, nie mogę się skupić na jednym miejscu. Wyczyścić. Kurwa, tyle roboty, ja pierdolę. A co to miało spierdzia? Po co tutaj jest ogólnie dziura? Do czego, co to był ogólnie za obiekt niby? Nowoczesny dom, ale to w ogóle nie wygląda jak dom. Wygląda jak jakiś sklep. Gotowanie do sklepu, coś w tym stylu. Patrzcie, ale jak to, to nie mogę tego umieć. Tego okna, nie wiem, jakieś dziwne te okna, ale to trzeba na pewno, co do czego to będzie dom mieszkalny. No to trzeba po prostu to robić jako pod klimatyzację. Klimatyzacja, pompa ciepła. W prostym stylu. Ten dom był szczelny. No porwałem się, powiem szczerze, za grube pieniądze, na grubą robotę. Bo już mogę się przyznać, bez żadnego bicia. I bez żadnego tutaj wciskania kitów. Tak powiem. Czekajcie, jakby to tak zrobić, żeby tam był. Czekajcie, tak mi się troszeczkę inaczej. Szablonowe, to się gada. Czyli tak, mamy tutaj wejście tutaj do tego domu, tak? Czyli tutaj jest ten. Ale można hipotetycznie zrobić schody od tej strony. Zobaczmy tak, czy to tak wypali mi. To jakieś fajne schody bym chciał. I tak, byśmy zrobili schody odtąd. A taką gdzieś wysokość. Czekajcie, żeby takich płaskich nie zrobić. I kurwa, to mi chodzi, ma zrobiłem płaskie okna i drzwi. Pierdolę mnie drzwi. Schody. Takie. No nie takie jak potrzeba, ale chciałem tylko na przymiarku wziąć, co nie? Na razie. Czekajcie, mogę je sprzedać, czy co? A, mogę sprzedać. Dobra, musiałbym trochę pochmieniać tutaj, jakby to zrobić. Ale jestem w stanie zrobić tak, żebyśmy tutaj nie musieli jakoś zbytnio ingerować to wszystko. Tu nie jest jeszcze tak źle. Musimy zrobić taki. Może nie dom, znaczy dom, ale z takim trochę inaczym ukształtowaniem. To by było, i to by było, zdaje się, to by kawałek zabitki. Na razie trzeba te bluszcze chyba sprzątać, to wszystko takie tupele. Poogarniać to wszystko przede wszystkim. Pozmywać wszystko, co ze ścian jest.
tutaj to będzie fest. To będzie fest, ale nie jest tak źle. Jakoś tu się tutaj poradzimy z tym wszystkim. Patrzcie na to. Mówiłem, że tu praktycznie no kusza wlazło i bym się nie pomylił zbytnio. Dobra, czyli teraz lecimy tak sobie ze sprzątaniem tutaj. Elewacji. Na ile się uda, tyle się uda. Podchodzi teraz 500 tysięcy mi się do chałupy. Raz mogę sam sobie wystawić ceny za ile ja bym chciał do chałupy strzelać. To by było zajebiste. A chałupa będzie odjebana, to płaci 500. 5 milionów sobie wstawię i... Chuj. No mnie to się powalnia, dobra. Tu mam jakieś budowanie. Cegła po cegle, kamień budowy. Lipowanie, mnie to się powalnia. No i teraz co to? No. Jakby to dużo mi też też mnie po odblokowywał. Dobra, czyli tak mam to ogarnięte. Elewacji mnie kuźwa koci, żeby to zrobić już co nie. No koci mnie, mam trzeba już tutaj od tej elewacji zacząć. Teraz tylko tak sklep. Tylko czekajcie, czym to teraz trzeba zrobić? Panelami, płytkami, tapetami, inne. Surowe pustaki żużlowe, karton, gips. Naturalny kamień. Weźmy to i zobaczymy jak to będzie finalnie na razie wyglądało. Nie, może będzie dobrze. A to ja się praktycznie też to zgadza z tym widzę. Zobaczymy. Tym pokryciem początkowym. No ale tych płytek czy to jest jakiegoś kamienia, to tu pójdzie od groma, to nie? Takie mam złudzenie. Ale to wiadomo, trzeba by znaczy, to okno pozdejmować, żeby to jakoś lepiej to wyglądało, no ale... A to jakoś nie mogę zbyć, no dobra. Lecimy na razie, to póki można, to sobie lecimy. Jakoś temat ogarniamy. Bo zbytnio innej opcji tutaj, to proszę Państwa, nie widzę w tym momencie, jak robić to po kosztach z jednej strony, ale też tak w emocjonalnych kosztach. Jakby to ta chałupa jakoś ładnie wyglądała na przyszłość. No to wszystkie pieniądze, które mam, które pójdę pieniądze na to. A to całą chałupę. Więc tu będzie trochę zabawy. To konkretnie. No chyba trzeba poświęcić trochę czasu i posiedzieć poza. Odcinkiem. Pierwszy raz chyba ogólnie w początku to gram. Tą grę trzeba będzie trochę posiedzieć naprawdę dość sporo poza odcinkiem. Żeby to zrobić. Całą do chałupy. Stóp do głów. Cyk. Statu już drukuję. Szczerze nie zrobimy się na tym odcinku. Godzina jeszcze niby czesna, o 10. A niedzielę oczywiście, jak zawsze kurwa muszę niedzielę nagrywać najwięcej. Nie ogarniać najwięcej. Ale życie.
Tak to się wybrało i tak to właśnie, że on idzie, najwięcej czasu spędza przed kąpem. Mimo wszystkiego, jakby sobie posiedział, wypił sobie coś, to musi siedzieć i sobie nagrywał. Ale z drugiej strony to lubię. Trochę mam już jak to się mówi na to. Ale bardzo lubię nagrywać. Potem brakuje mi tego czasu jeszcze. Żeby sobie usiąść, odpocząć. Sobie po tą niedzielę. Dalej. Dobra, tutaj patrzę. No. Szczerze, no ładnie zaczyna to wyglądać. Takim tonie ładnie to wygląda nawet. Czy jak co? Akurat chyba z tych płytek to chyba dużo wykorzystamy tam tych kamiennych marmurów. Ej, no coś to nie idzie źle, powiem szczerze. No bo pół chałupy pierdzielim tym. Jakoś to ładnie zrobić, nie? Pik. Cyk. Bo Jezus, my tam teraz zrobić też szale, my umiejętności widzę mieć. Ale jak to zrobimy, to powiem szczerze, że jest zajebisto. Wszystko na najwyższym, najdroższym poziomie będzie. Będzie willa wyjebana w kosmos. Tyle wam powiem. Dosłownie, będzie willa wyjebana w kosmos. Wiadomo, tylko że to trochę czasu trzeba będzie poświęcić. Dobra, jakoś to wygląda. Cały efekt będzie na pewno lepszy, jak to wszystko optymkuje, znaczy poukłada wszystko. Te kamienie, to jest beton szrotkowany. O, położymy ten beton szrotkowany. Czyli ja powiem, że ładnie wygląda. I to najlepiej jak sam postaki, to nie? Więc no, powiem to poza odcinkiem, jeszcze dokończę. I będziemy się już pewnie w środku, żebyśmy tak mieli ładnie zrobione. A dzisiejszy odcinek było na tyle. Jeśli taki już nie wiem, czy się spodoba, chcecie, pchę w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie. Idźmy się następnego odcinka. Na razie, cześć.